Czy zauważyłeś już, jak cisza może być czymś więcej niż brakiem hałasu, stając się znaczącą obecnością w Twoim życiu? Ta cisza ma moc przemawiania do serca, odkrywając prawdy, które tylko Ty możesz zrozumieć. Jeśli obecnie czujesz się izolowany, czy to z wyboru, czy z powodu zakrętów, jakie życie obraca, wiedz, że ten moment jest dla Ciebie kluczowy. Stawienie czoła emocjom może być wyzwaniem, ale jest to także istotny krok w Twoim osobistym rozwoju. Czy zastanawiałeś się, że zanurzenie się w tej ciszy może być tym, czego potrzebujesz, by odkryć siebie na nowo? Często to właśnie w ciszy i izolacji odnajdujemy ważne odpowiedzi. Radzenie sobie z naszymi emocjami, bez rozproszeń, może uwolnić nas od dawnych bagaży. Aby ten proces był łatwiejszy, najpierw zaakceptuj swoje emocje, nawet jeśli są niewygodne. Następnie poszukaj działań, które będą karmić Twoją duszę i uspokajać Twój umysł, takich jak czytanie, medytacja czy spędzanie czasu na łonie natury. Przemiany wymagają czasu, więc miej cierpliwość i zaufaj drodze, którą podążasz, wiedząc, że każdy krok przybliża Cię do Twojej prawdziwej istoty. Zrozumienie, że nie musimy tłumaczyć się tym, którzy nie są zaangażowani w naszą podróż, jest niezbędne, abyśmy mogli lepiej poznać siebie i zaakceptować siebie. W końcu nie jesteśmy tutaj po to, by spełniać wszystkie oczekiwania czy dopasowywać się do cudzych standardów. Nadchodzi moment, w którym konieczne jest przestanie przepraszać za to, kim jesteśmy, za nasze wybory i za drogę, którą wybraliśmy. Ten moment jest punktem zwrotnym, okazją do całkowitego docenienia siebie. Oznacza to przekierowanie energii, którą wcześniej traciliśmy na próby zadowolenia lub tłumaczenia się innym, i skoncentrowanie jej na sobie. Chodzi o inwestowanie w swoje pasje, zainteresowania i rozwój osobisty. Bardziej niż porzucenie potrzeby zewnętrznej walidacji, chodzi o rozpoczęcie podróży powrotnej do swojej prawdziwej istoty, procesu ponownego odkrywania siebie. W każdej fazie tej unikalnej podróży doświadczamy różnych doświadczeń. Niektórzy dopiero zaczynają zdawać sobie sprawę z ważności tej zmiany, podejmując pierwsze kroki w celu lepszego poznania siebie, podczas gdy inni już zmierzyli się z emocjonalnymi wyzwaniami, pokonali bariery i doświadczyli momentów pokoju i głębokiego zrozumienia. Bez względu na to, gdzie jesteś na tym spektrum, obecny moment jest zaproszeniem do ponownego połączenia się ze sobą. Istotne jest rozpoznanie osoby, jaką się staliśmy po wszystkich przeżyciach. Zmiany w Twoim bycie, czy to w rozwoju osobistym, w zmianie Twojego sposobu postrzegania świata czy w nowych energiach, które teraz promieniujesz, określają, kim jesteś dzisiaj. Zrozumienie tej nowej wersji siebie wymaga czasu, cierpliwości i gotowości do eksplorowania swoich głębin. Samopoznanie to ciągły proces, podróż uczenia się, rozwoju i adaptacji. Skupiając swoją energię wewnętrznie, rozpoczynasz głęboką transformację osobistą. Czas zacieśnić więź z samym sobą, robiąc to, co najlepsze dla siebie, szanując swoje granice i celebrując każde osiągnięcie, choćby najmniejsze. Stań się swoim największym wsparciem, przyjacielem i sojusznikiem w tej podróży. Istotne jest rozpoznanie znaczenia każdego kroku, decyzji i zmiany w Twoim życiu. Zawsze się rozwijasz, a ta ewolucja odzwierciedla Twoją siłę i wytrwałość. Pozwól sobie być, rosnąć i, co ważniejsze, świecić własnym światłem, bez potrzeby tłumaczenia się. Nie ma potrzeby tłumaczenia się ani przepraszania, ponieważ jest to istotna część Twojej podróży ku prawdziwej autonomii i osobistej wolności. Ten moment w Twoim życiu jest niezwykle cenny. Wydaje się, że wszechświat zrobił celową przerwę w Twoim zwykłym zamieszaniu, przerwę zaplanowaną tak, abyś pozostał wierny sobie, unikając łączenia się z ludźmi, miejscami czy sytuacjami, które nie odzwierciedlają Twojej prawdziwej tożsamości. To potężne przypomnienie, że w zawiłym układzie życia tworzymy więzi z dwoma rodzajami ludzi. Tymi, którzy wibrują na tej samej częstotliwości co my i oferują nam bezwarunkowe wsparcie, oraz tymi,
którzy z kolei kwestionują i podważają to, co mamy najgłębiej w sobie. W tym okresie refleksji i izolacji, który wydaje się być starannie zaplanowany, zużywanie energii na próby zrozumienia siebie lub usprawiedliwiania swojego istnienia przed tymi, którzy są zdeterminowani, by cię nie zrozumieć ani nie zaakceptować, nie jest konieczne. Ten okres to dla ciebie dar, okazja do oczyszczenia swojego istnienia, pozbycia się z niego wszystkiego, co nie rezonuje z twoją boską esencją. To zaproszenie do głębokiego zaufania procesowi, który trwa, i doceniania każdego kroku, rozumiejąc, że nawet momenty samotności mają swoje znaczenie i piękno. To, co może być dla ciebie jeszcze całkowicie niejasne, to sposób, w jaki następny rozdział twojego życia jest starannie opracowywany i organizowany przez siły większe niż te, które możemy widzieć i rozumieć natychmiastowo. Istnieje wyższy porządek, boska sekwencja, która działa na twoją korzyść, nieustannie tkając nici twojego przeznaczenia z precyzją i intencją wykraczającą poza codzienne ludzkie zrozumienie. Nawet jeśli szczegółowe kontury i dokładne szczegóły tego szerszego planu wciąż powoli wyłaniają się na horyzoncie twojego zrozumienia, istotne jest uznanie znaczenia zaufania temu procesowi. Zaufanie staje się twoim najpotężniejszym i najbardziej istotnym sojusznikiem w tym momencie przejścia, dostarczając ci niezbędnej podstawy do nawigowania przez tę fazę z głębokim spokojem i pewnością, że każdy kawałek układanki twojego życia jest umieszczany dokładnie tam, gdzie powinien być. Energia, którą emitujesz ze swojego serca, tego pulsującego jądra twojego istnienia, jest niezwykle imponująca. Posiadasz ostry i wyrafinowany świadomość swojej roli jako latarni pozytywności w tym świecie, źródła światła, które rozświetla drogi tych, z którymi się stykasz. Twoja zdolność do rozpowszechniania światła i nadziei nie jest przypadkiem ani wyborem biernym. To świadoma i świadoma decyzja bycia siłą dobra i miłości w kosmosie. Ten aspekt twojego istnienia nie jest czymś, co ginie czy przechodzi niezauważone przez innych. Wręcz przeciwnie, to twoja charakterystyczna cecha, która głęboko dotyka życia osób w twoim otoczeniu, inspirując je do poszukiwania również własnego wewnętrznego światła. Wybór bycia źródłem pozytywności i miłości jest aktem wielkiej siły i piękna, który rezonuje znacznie poza twoim natychmiastowym kręgiem wpływu. Wysyłając tę energię, nie tylko podnosisz tych, z którymi bezpośrednio współdziałasz, ale także przyczyniasz się do ogólnej podwyżki ludzkiej świadomości. Jest to żywe przypomnienie, że nawet w najbardziej wyzwaniających okolicznościach każdy z nas ma zdolność do bycia punktem światła, nadziei i miłości, wpływając na świat w istotne i trwałe sposoby. Ten talent, który posiadasz, to prawdziwy dar, dary, które przekraczają zwykłą interakcję społeczną, podnosząc zarówno tych w twoim otoczeniu, jak i ponownie łącząc cię z twoją najczystszą i najautentyczniejszą esencją. Dziś chciałbym podkreślić, że znajdujesz się dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Chwile spokoju, przeszkody, które przezwyciężyłeś, i każdy fragment szczęścia, który przeżyłeś, są nierozerwalnie splecione, tworząc niepowtarzalną opowieść o twoim istnieniu. To zaproszenie do życia świadomego, aktywnego wyboru światła i zachowania wiary, że nawet w najbardziej niepewnych chwilach jesteś prowadzony do swojego najwyższego osobistego wyrazu. Ten okres jest fazą istotnej transformacji, czasem poświęconym twojemu głębokiemu rozwojowi duchowemu i ponownemu połączeniu z twoją prawdziwą boską istotą. W tej wyjątkowej fazie twojego życia znajdujesz się pod intensywną ochroną duchową, jakby niewidzialna tarcza cię otaczała, zapewniając ci bezpieczeństwo podczas żeglowania czasami wzburzonymi wodami istnienia. Wraz z tą ochroną zauważalny jest wzrost twojej zdolności empatycznej, tej niezwykłej zdolności do rozumienia i odczuwania emocji i przeżyć innych tak, jakby były twoje własne. Ta cecha jest zdecydowanie godna pochwały i służy jako żywy dowód twojego głębokiego połączenia zarówno ludzkiego, jak i duchowego ze środowiskiem wokół ciebie. Niemniej jednak, istotne jest uznanie, że w momentach wysokiej wrażliwości staje się konieczne ustanowienie zdrowych granic.
Te granice nie są barierami, które cię izolują, ale raczej koniecznymi środkami ostrożności, które pomagają zachować twoją żywotną energię bezpieczną i nietkniętą. Określając te granice, chronisz nie tylko swój stan emocjonalny i duchowy, ale także zapewnić, że twoja zdolność empatyczna pozostanie pozytywną siłą zarówno dla ciebie, jak i dla innych, bez ryzyka wypalenia się lub utraty samego siebie. Ta zdolność do ustanawiania zdrowych granic jest kluczowa, abyś mógł kontynuować dawanie swojego światła i miłości światu, pozostając wiernym i związany z twoją najgłębszą esencją. Te granice nie są barierami oddzielającymi, lecz środkami samozachowawczymi, które pozwalają zachować twoją energię życiową nietkniętą i chronioną. W trakcie twojej podróży spotkasz dusze, które zdają się rozumieć twoją istotę bez konieczności słów. Te połączenia są cenne, ponieważ oferują wsparcie i zrozumienie, nie wymagając od ciebie wystawiania się poza to, co jest dla ciebie komfortowe. Z drugiej strony, będziesz miał spotkania z osobami, wobec których poczujesz nieodpartą potrzebę usprawiedliwiania się. To proces głębokiego odkrywania siebie, faza, w której wydaje się, że siła większa od ciebie, Bóg, Wszechświat czy jakakolwiek inna nazwa rezonująca z twoją wiarą, aktywnie usuwa ze twojego życia sytuacje, ludzi i wzorce, które już nie przyczyniają się do twojego wzrostu. To moment świadomości mocy twojej energetycznej izolacji, faza, w której uczysz się cenić swoją przestrzeń. Ten wyjątkowy moment w twojej podróży to cenna okazja do głębokiego osobistego i duchowego autoeksploracji, uznanie, że nie wszystkie zewnętrzne wpływy przyczyniają się pozytywnie do twojego wzrostu czy samopoczucia. Teraz jest czas, aby przyjąć swoją wrażliwość, nie jako słabość, lecz jako siłę, zapewniając, że potrzeba ustanowienia granic staje się priorytetem, aby chronić twoją świętą przestrzeń i podążać za intuicyjnym prowadzeniem serca. Zaangażowanie się w tę praktykę otwiera cię na drogę pełną wzrostu, uzdrawiania i głębokiego odkrywania siebie, oświetlanego niezachwianym światłem twojej boskiej istoty. Faza izolacji, którą przeżywasz, zamiast być przeszkodą, może okazać się błogosławieństwem w przebraniu, świętym interludium zorganizowanym przez Wszechświat, aby dostarczyć żyznej gleby, gdzie możesz doskonalić swoje umiejętności, udoskonalać swoją podróż wewnętrzną i manifestować najczystszą prawdę twojego istnienia. To jasne zaproszenie Wszechświata, abyś zanurzył się w eksploracji tego, kim naprawdę jesteś, zrzucił maski społeczne i rol często narzucane przez społeczeństwo. W trakcie tego okresu introspekcji otrzymujesz wolność i przestrzeń potrzebną do eksploracji swoich autentycznych pasji, prawdziwych zainteresowań, a także tego, co już nie rezonuje z tobą, wszystko to bez presji czy oceny z zewnątrz. Ten proces samopoznania jest bezcenny, ponieważ im bardziej zagłębiasz się w zrozumienie samego siebie, tym jaśniejsze stają się twoje prawdziwe pragnienia w życiu. Powstająca jasność ułatwia przyciąganie nowych osób i energii, które harmonizują z twoją prawdziwą istotą, upraszczając podróż poprzez znaczne zmniejszenie potrzeby wyjaśniania czy usprawiedliwiania swojego istnienia. Przyroda przyciągnie naturalnie osoby, które, dzięki wspólnemu wibracyjnemu sygnałowi i wzajemnemu zrozumieniu, nie wymagają rozległych wyjaśnień, aby zaakceptować, kim jesteś, ani zrozumieć powody twoich wyborów i działań. To wyrównanie z ludźmi, którzy naprawdę rezonują z twoją istotą, oznacza przejście do stanu bycia, gdzie twoje wewnętrzne światło jest rozpoznawane i cenione, nie tylko przez ciebie, ale również przez tych, którzy dzielą twoją częstotliwość. Te autentyczne połączenia wzmacniają znaczenie życia zgodnie z twoją najgłębszą prawdą, zachęcając do cyklu pozytywnych i wzbogacających interakcji, które odzwierciedlają i pogłębiają piękno i głębie twojego istnienia. Te połączenia, oparte na wzajemnym zrozumieniu i współdzielonej wibracji, są cenne. Reprezentują one rodzaj relacji, które karmią i wzmacniają, zamiast wyczerpywać. Pełne akceptacji tego, kim jesteś, szczerości co do swoich doświadczeń i pragnień na przyszłość są fundamentalnymi filarami prawdziwej
i głębokiej transformacji w Twoim życiu. To uznanie nie jest tylko aktem miłości własnej, ale także bramą do nowej fazy pełnej pozytywnej energii i możliwości. Nawet jeśli sygnały tej zmiany nie zawsze są jasne czy namacalne, proces oczyszczania i uwolnienia jest niezbędny, aby zachować nasze widzenie i wiarę w przyszłość. Życie, ze swoimi wieloma zakrętami i zwrotami akcji, jest intrinsycznie cykliczne, więc nawet w najtrudniejszych chwilach ważne jest pamiętanie, że zmiana jest jedyną stałą i że każda trudna faza zapowiada nadchodzące odrodzenie się. Zachowanie wysokiej energii, praktykowanie miłości własnej w jej najczystszej formie i dbanie o siebie nie są tylko aktem życzliwości dla samego siebie, ale także odzwierciedleniem boskiej miłości i hojności. Daleko jesteś od istoty zagubionej w mroku, pozbawionej wartości, jesteś skarbem empatii, współczucia i wielu innych cech, które są prawdziwymi darami dla świata. Te cechy nie są tylko cechami osobowości, są to potężne narzędzia do tworzenia pozytywnych zmian wokół ciebie. Życie w okresie izolacji może okazać się podróżą głębokiej transformacji, oznaczającą znaczący punkt w twoim istnieniu. Ten etap, pełen refleksji i czasem towarzyszący poczuciu samotności, powinien być postrzegany jako cenny dar. Stanowi on wezwanie do głębszego zanurzenia się w siebie, zaproszenie do ponownego połączenia się z najbardziej wewnętrznymi prawdami i otwarcia się na duchowe prowadzenie. Obecność wyższej siły, oferującej ochronę i kierunek, jest stała, nawet jeśli jej działanie nie zawsze jest natychmiast zauważalne. Uniwersalne prawa i boska interwencja są zawsze po naszej stronie, pomagając nam nawet w najtrudniejszych wyzwaniach. Ten czas odosobnienia to wyjątkowa okazja do introspekcji i rozwoju osobistego. Akceptując to zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie, otwieramy drzwi do głębszego zrozumienia, kim jesteśmy i jakie jest przeznaczenie naszej podróży. Samotność, często postrzegana jako wróg, staje się tu sojusznikiem, prowadząc nas ku większej jasności i wewnętrznemu połączeniu. Wierzenie w niewidzialne prowadzenie i wsparcie otaczające nas może być pierwszym krokiem ku znaczącej transformacji, prowadzącej nas do odkrycia sił i zdolności, których wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy, że posiadamy. Dlatego nawet w najbardziej izolowanych momentach pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Jesteśmy otoczeni i wspierani przez wyższą energię, która delikatnie prowadzi nas ku światłu, wzrostowi i ciągłej ewolucji. Siła pozytywności i życzliwości jest monumentalna. Pomyśl o transformującym efekcie, jaki moglibyśmy wywołać, gdyby każdy z nas zdecydował się rozpowszechnić tę pozytywną energię, tworząc łańcuchy życzliwości i miłości, które rozprzestrzeniają się po całym świecie. I tak, istnieją potężne przesłania, które są dla Ciebie przeznaczone, chwile głębokiego połączenia, które być może zostały zignorowane lub po prostu czekają na odkrycie. To, co przyniesie przyszłość, wciąż kryje w sobie niezliczone możliwości, w tym szanse na znalezienie lub ponowne połączenie się z czymś lub kimś istotnym. To zaangażowanie w rozpowszechnianie pozytywności ma nie tylko potencjał zmieniania życia innych, ale także wzbogacania naszego własnego. Każdy akt życzliwości, każde słowo zachęty, każdy gest miłości powraca do nas w nieoczekiwany sposób, sprawiając, że stajemy się bardziej otwarci na przesłania i połączenia, jakie życie nam oferuje. Stajemy się bardziej gotowi na okazje do wzrostu i odkrywania. To zaproszenie do uważności na znaki, do rozpoznawania piękna w małych rzeczach i do przyjmowania niespodzianek, jakie przynosi droga. Amen.